Cześć wszystkim. Z tej strony MaxiMagikarp i zapraszam na unboxing fanowskiej edycji Pokémon Moon. Dobra, tak więc zaczynamy unboxing paczki odebranej dzisiaj z paczkomatu. Czy jest to specjalna edycja gry Pokémon Moon? Także zobaczymy sobie, co jest w środku. I mam tutaj nóż, żeby to spakować sobie fajnie od razu. To jest dość duży karton. Ja myślałem, że to będzie takie małe, ale pewnie jest zabezpieczona tak dobrze, to dlatego. Zrobimy sobie Pikachu, żeby tutaj już nie przeszkadzą. Dobra, dobraliśmy się do środka. Mamy tutaj tu jest pełno folii. To nas nie interesuje. Ok. Mamy tutaj paragon, wizytówkę sklepu. To jest jakieś... Co to jest? Monster Hunter Generations. Yokai Watch. No to jest reklama tych dwóch gier. No to nie jest takie szczególnie ciekawe dla nas obecnie, tylko zawartość pudełka samego. I zobaczcie na to. To jest takie wielkie. Ale tutaj mamy niewielkie w sumie pudełeczko na Pokémon Moon. Pudełeczko z grą Pokémon Moon, jak widzicie. I jest to takie specjalne, fajne, kartonowe pudełeczko specjalnie na to, bo ten steelbook, w którym jest ta specjalna edycja gry, jest nieco większy od takiego standardowego pudełka. Tutaj widzicie właśnie to standardowe pudełko, mam nadzieję. I gra zapewne jest w tym pudełku normalnym, tylko że ten steelbook trochę zajmuje miejsce i tak to jest. Także zobaczymy sobie, co jest w środku. Nie wiem, jak to odpakować. Chyba zrobimy przerwę i zobaczymy, jak się to opakowuje. Dobra, dobrałem się już do środka tego pudełeczka po prostu. Nie było jakoś zabezpieczone taśmą czy czymś takim, ale po prostu trzeba było mocniej pociągnąć tę wsuwkę od dołu i wtedy pudełko się odpakowuje. A też nie chciałem go zniszczyć, bo jest naprawdę fajny, uważam. Mimo, że to jest tylko taki kartonik na grę. Tutaj widzimy, że to jest Fan Edition. Nie jakaś kolekcjonerska szczególnie edycja. Z tego co wiem, to kolekcjonerska edycja. A można było kupić na Amazonie albo na eBayu, z tego co kojarzę. I ona zawierała tam poradnik bodajże oficjalny do gry jeszcze. Ale to jest edycja dla Europy, jak mi się wydaje. Taka fanowska. Także w środku mamy nówkę w folii grę Pokémon Moon, tak jak już mówiłem. Tutaj w tym opakowaniu zwyczajnym. I steelbooka. Proszę bardzo, tak to wygląda. I zaraz Wam pokażę od środka, jak to wygląda. O, właśnie tak. Czyli widzimy tutaj te cztery wyspy całego regionu. Wszystko wygląda fajnie, jest to raczej wysokiej jakości, dobrze zrobione. Z tyłu widzimy tutaj symbol tego słońca, księżyca. I teraz przyszedł czas na odpakowanie samej gry. Okej, odpakowujemy grę. Jak słyszycie pewnie. Okej, tył pudełeczka. I co my tu mamy? Welcome to the world of Pokémon. Are you ready to become a Pokémon trainer? Train and battle with friends all over the world. Czyli jak znowu zapowiada się świetna przygoda. Wiemy już, że widzimy już na pudełku tutaj te formy regionalne Pokémonów, startowe Pokémony, nowe możliwości dostępne w grze. Zatem już pokazuję Wam, co jest w środku. Jest taka karteczka. Jest tutaj coś związanego z grą karcianą. To mnie nie interesuje aż tak na razie. Tutaj mamy coś w rodzaju... Czekajcie, zaraz Wam powiem. Czyli to jest, nie będę tego rozkładał, ale to jest taka reklama z sklepu internetowego Nintendo. Tutaj mamy te wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas gry. I kartridż. Kartridż wygląda tak, pudełko w środku. No tam nic nadzwyczajnego, to do czego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Przyszła wiekopomna chwila, czyli testowanie gry. O, jest. Jest, dobra. O, gra się załączyła, co prawda nie za pierwszym razem, ale mam ten slot lekko niepewny, że tak powiem, co do tych kartridży. Ale uruchommy grę i zobaczmy pierwsze wrażenia z rozgrywki. Co prawda grę już znam prawie na pamięć z tego powodu, że tydzień temu została ujawniona cała zawartość gry, no ale... No
Tak. I wszystko działa pięknie. Nie będę grał teraz w tę grę, bo nie mamy za bardzo jak nagrywać tego na bieżąco, tego let's playu, bo nie mam nagrywarki do tej konsoli. A ta jakość telefonu to chyba raczej nie jest wystarczająca jak dla mnie. Ale myślę, że to na razie wystarczy jak taki unboxing tej kolekcjonerskiej edycji. W każdym razie widzimy, że mamy języki różne do wyboru, różne jakieś tutaj odmiany są, japońskiego czy chińskiego, nie wiem co to w ogóle jest. Włoski, niemiecki, francuski, hiszpański, angielski, więc fajnie, że nam dali dużo możliwości. Żałuję jedynie, że nie dali polskiego języka znowu, no ale to już ich problem i ich pomysł. Raczej długo nie będzie polskiej wersji, ale no, to jest właśnie to. Także to by było na tyle.